Jeśli chodzi o wyjazdy na tak zwany weekend majowy, to muszę powiedzieć, że w tym roku jest to dla nas bardzo miłe zaskoczenie. Mniej więcej tak do końca marca, jakby sprzedaż na te wyjazdy nie cieszyła się jakimś olbrzymim zainteresowaniem. Wydaje mi się, że klienci czekali na to, żeby podjąć decyzję w ostatniej chwili. Natomiast trzeba przyznać, że od początku kwietnia, końcówki marca te wyjazdy zaczęły sprzedawać się znakomicie. No i możemy być dumni z tego, że praktycznie w 100% te wszystkie wyjazdy, które zaplanowaliśmy na ten termin, zostały wyprzedane. Już na dzień dzisiejszy nie ma miejsc. Co do kierunków, tutaj oczywiście bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się destynacje całoroczne, głównie Egipt, który w tej chwili przyjmuje szeroką ławą turystów z całego świata. W Egipcie dosyć proste są warunki wjazdowe. Rzeczywiście potrzebne są testy PCR, ale one są robione na lotnisku, na miejscu w cenie $30 i wynik jest podawany następnego dnia rano. Co do innych destynacji, no to na pewno Wyspy Kanaryjskie. Wyspy Kanaryjskie to głównie u nas Fuerteventura, Teneryfa i Gran Canaria. To również bardzo dobrze się sprzedaje w tej chwili. Tam wymagane są testy PCR, które są robione tutaj w Polsce przed wylotem. Dostaje się kod QR i na miejscu można spędzać wakacje. Jeśli chodzi o restrykcje na miejscu, one są, trzeba nosić maseczki, ale generalnie wszystkie udogodnienia w hotelu nadal są dostępne i nadal można spokojnie spędzać wakacje. Turcja jak zwykle cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jeśli chodzi o zasady podróżowania na miejscu, to trzeba rzeczywiście zrobić test PCR przed wylotem do Turcji. Natomiast na miejscu są obostrzenia i restrykcje, ale które dotyczą głównie obywateli Turcji i rezydentów mieszkających na terenie Turcji. Jest to związane z tym, że w tej chwili jest Ramadan, który kończy się takim dużym świętem w Turcji, który się nazywa Şeker Bayram, czyli ten słodki Bayram. W tym czasie w tradycji tureckiej jest to, że Turcy bardzo często podróżują, jeżdżą po hotelach, spotykają się ze znajomymi, więc podobnie zresztą jak u nas w tym roku rząd turecki zarządził na ten czas lockdown. To nie dotyczy w ogóle naszych turystów, to nie dotyczy turystów z zagranicy. Hotele normalnie działają, przyjmują turystów i ta turystyka normalnie się na tę chwilę odbywa.